Na bliższą niedzielę, 20 maja, już po raz szósty odbędzie się Dzień Cicho Ciemnych na Ursynowie. Jest to jedna z największych w Warszawie plenerowych imprez historycznych. Organizujemy ją, aby upamiętnić cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej, czyli pierwszych polskich komandosów, bohaterów II wojny światowej. Cichociemni mają swoje trwałe miejsce na Ursynowie. Jest nim park u podnóża Górki Kazurki, który dumnie nosi ich imię. Tam dotychczas organizowaliśmy nasze imprezy. Jednak w tym roku, ze względu na utrudnienia związane z budową tunelu południowej obwodnicy Warszawy, naszą imprezę przenieśliśmy w miejsce tymczasowe, czyli do parku Romana Kozłowskiego pod kopem Cwila. Szósty Dzień Cichociemnych będzie okazją do aktywnego i rodzinnego spędzenia czasu. Jednak w roku szczególnym, w którym obchodzimy jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, warto podkreślić, że nasza impreza będzie wspaniałą, żywą lekcją historii. Program Szóstego Dnia Cichociemnych jest bardzo bogaty i obfituje w wiele atrakcji, tych, które Państwo już znacie, jak i nowych. Nie zabraknie oczywiście wojskowej grochówki, licznych koncertów i aktywności sportowych. Serdecznie zapraszam. Niedziela, 20 maja od godziny 13. Pamiętajcie o nowej lokalizacji Park Romana Kozłowskiego pod kopą Cwila. Do zobaczenia.